Na sam początek chciałabym Państwa bardzo serdecznie przywitać i podziękować, że jesteście z nami. Jak co roku jest Was naprawdę wielu i bardzo się z tego cieszymy. Także drodzy Państwa, brawa dla Was samych. To na dobry początek. I oczywiście nie odbyłby się ten konkurs, gdyby nie jury i sponsorzy. Więc pozwólcie Państwo, że na początek przedstawimy nasze cudowne jury. Zacznę od mojej lewej. Jako pierwszy pan Michał Kępiński to zwycięzca w takim oto konkursie. Tuż obok niego pani Małgorzata Andrzejewska-Psarska, również zwyciężczyni w konkursie Mody lat 40. Obok pan Wojciech Truszkowski, to jest grupa sieci hoteli AMW. Ponownie, przepraszam, mała pomyłka. Kolejna to pani Iwona Ducek, organizator konkursu. I jako ostatnia pani Żanna Sępińska, kierownik promocji miasta Helu. A żeby nie było tak, że ja cały czas mówię, oddam głos koledze, który powie dwa słowa o regulaminie. Szanowni Państwo, przede wszystkim witamy na kolejnej edycji konkursu Mody lat 40. To jest taki element, który jest na trwałe wpisany w D-Day Hell już od wielu, wielu lat. Regulamin jest bardzo prosty. Mamy cztery kategorie: moda dziecięca, moda męska, moda kobieca i sylwetka historyczna, w której przedstawimy kilka postaci osadzonych w realiach związanych z II wojną, ale nie tylko, bo będzie jedna niespodzianka. Zresztą D-Day Hell w tym roku obfituje w różne zaskakujące tematy. Także cztery kategorie, w tych kategoriach będziemy wyłaniali zwycięzcę, a jakie będą nagrody, to już powie kolega. Szanowni Państwo, w tym roku każda grupa modelowa otrzymuje nagrodę za pierwsze miejsce. Grupa dziecięca jest wyjątek. Przyznajemy pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Fundatorem wszystkich nagród jest grupa AMW Hotel, więc tutaj myślę, że na pewno będą bardzo ciekawe, a nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego święta mody. Tak, i żeby było nam miło, jako pierwsza wystąpi przed nami pani Ewa Stabach z piosenką, aby wprowadzić nas w klimat. Pani Ewo, zapraszamy. Niesiono przez ból, niesiono przez ból.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy pani Ewa Stabach, która też jest już ikoną, można powiedzieć, D-Day Hell, zawsze wspomaga nas piosenką. Zaczynamy pierwszą kategorię, moda dziecięca. Zapraszamy na scenę Weronikę Kozłowską. Wielkie brawa, Szanowni Państwo, wspomagajmy naszych występujących brawami. Sukienka w grochy, styl na lat 40, bardzo charakterystyczny, wysoko upięta fryzura i czerwona ozdoba w włosach. Tak prezentowały się m.in. młode Amerykanki w latach 40, kiedy żołnierze przerwali krew w Normandii. A zapraszamy teraz na scenę panę Magdalenę Schulz. Magdalena Schulz jest, proszę Państwa, no tutaj już jest swing, też można powiedzieć, troszeczkę już taki bardziej charakterystyczna moda końca lat 40. bardzo charakterystyczna dla właśnie młodego pokolenia, które chciało zerwać właśnie z tymi sukniami, tutaj wchodzą jeansy. Zapraszamy teraz Łukasza Borkowskiego. Tu już ewidentnie strój inspirowany starszymi kolegami, można powiedzieć. Mundur Wojsk Powietrzno-Desantowych w barwach 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Cóż, kiedy starsi chłopcy, mężczyźni toczyli boje we Francji, w Stanach Zjednoczonych rodziła się moda militarna, tak popularna do dnia dzisiejszego. Zapraszamy teraz Wiktorię Wierzbę. No tutaj widzimy klasyczny stój, można spokojnie przypasować do lat 40. między innymi do terenów okupowanej Francji, charakterystyczne właśnie dla młodego wieku, warkocze z tymi wstążkami. Zapraszamy Gabrielę Wierzbę. Ponownie opuszczamy kontynent amerykański, jesteśmy we Francji, w Niemczech, ale również w Polsce, bo ten styl rozpowszechnił się w całej Europie. Warkoczyki, czerwone kokardy, spódnica i biała koszula to bluzka. To taki typowy, charakterystyczny strój wyjściowy na lat 40. A teraz na scenę zapraszamy Liwię Wolską. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Liwia ma lat 7, jest jedną z najmłodszych uczestniczek tego pokazu. I prezentuje strój na plażę. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, charakterystyczny futerał na kapelusz. No ja myślę, że plaża helska też tutaj by się nie powstydziła w latach 40. takich kreacji. I zapraszamy teraz Ninę Psarską, lat 11. Cóż, beret, spódnica i kraciasta bluzka to, czy proszę, kraciasty z żakiecik. To ewidentnie tereny Francji, lata 40. Jakże charakterystyczne ubranie. Zapraszamy Agatę Mizerną, lat 8. Agata ma na sobie klasyczny strój, tutaj też można powiedzieć mieszczański, charakterystyczna spódnica, no i oczywiście warkoczyki i ta kokarda zdobiąca. Myślę, że nie postawiłaby się tego żadna młoda panna, nie tylko w Paryżu. Zapraszamy na scenę Kaspra Mizernego, lat 7. Wielkie brawa, kraciasta koszula, krótkie spodenki na szelkach. Cóż, mi od razu ten strój sugeruje tereny m.in. Niemiec, ale nie tylko, bo i Alzacja i Lotaryngia, drodzy Państwo, warto podkreślić, że w tamtych czasach robiono wszystko, żeby mimo niedoboru wyglądać naprawdę modnie. I zapraszamy Aleksandrę Mizerną. No to chyba jest jakieś większe rodzeństwo. I szanowni Państwo, Aleksandra chciała zatańczyć. Aleksandro, zapraszamy na scenę. Ona bardzo chciała zatańczyć. Chodź, królewno, chciałaś zatańczyć? Nie chcesz z tym, to ja potrzymam. Proszę, na środek, chodź i tańcz. Z tym nie chcę tańczyć. Wielkie brawa, proszę Państwa, myślę, że tu nie trzeba. Proszę się ukłonić. Oj, ukłoń się. Wielkie
wielkie brawa dla Oli, szanowni państwo. To trzeba mieć naprawdę odwagę, żeby w wieku 4 lat wystąpić przed tak wielką publicznością. Zapraszamy Anię Brodę, lat 14. Tutaj widzimy zdecydowanie modę plażową, jakże pasującą do chelskich i nie tylko chelskich klimatów. Ania Broda za nami, a teraz Marianna Delling, ostatnia z uczestniczek kategorii mody dziecięcej. Zapraszamy Marianna na scenę. Uwaga, uwaga, czy Marianna Delling mnie słyszy? Dobrze, Inspirowaną chyba Redisson z francuskiej, proszę państwa, charakterystyczny beret. No i już nie możemy się doczekać, kiedy będzie mówiła tacie, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Więc proszę państwa, wielkie, wielkie brawa dla Marii. Brawa dla Marianny. To była ostatnia uczestniczka mody dziecięcej. Zapraszamy wszystkich uczestników właśnie tej kategorii. Zapraszamy wszystkich was, młodzieży, tutaj na finałową prezentację. Zapraszamy. Uwaga, jury do mnie. Wszyscy się wychylają. Uwaga. Szanowni państwo, dopingujmy naszych najmłodszych uczestników pokazu brawami. Tak zaczyna się pasja, drodzy państwo. Ja myślę, że wiele z tych osób, wielu z uczestników tego pokazu, tych najmłodszych w przyszłości będzie pokazywać się na helu i w kreacjach dorosłych, ale także, jak tutaj widzimy kolegę w mundurach, tworząc nowe pokolenie uczestników D-Day Hell. D-Day Hell, który już od kilkunastu lat jest trwałym elementem sezonu letniego w helu. Wielkie brawa dla wszystkich najmłodszych uczestników pokazu. Kategoria moda dziecięca przed państwem. Przypomnijmy, że jury pracuje nad tym, żeby wyłonić zwycięzcę tej kategorii. Mamy 3 nagrody dla uczestników właśnie konkursu w kategorii moda dziecięca. Pożegnajcie ich brawami. Brawa dla dzieciaków. Dzieci schodzą ze sceny pomalutku z powrotem. Schodzimy. A teraz, szanowni państwo, ponownie przerywnik muzyczny. Tym razem dla państwa zaśpiewa Dominika Tabor. Será, será.
Wielkie brawa. Przechodzimy do kategorii moda damska. 9 uczestniczek zaprezentuje się przed nami. Pierwsza zapraszamy Angelikę Kumanowską. No, proszę Państwa, tutaj mamy typową modę wieczorową, balową. Nie będziemy tutaj się silili na jakieś wielkie fachowe komentarze, ale tutaj myślę, że trzeba na pewno docenić ten subtelny narzutkę do tej krwisto-czerwonej sukienki. No i proszę Państwa, tak. Wielkie brawa. Gołe plecy zawsze robią robotę na balach. Kumanowska. Przypomnę, że na co dzień jeździ STKFZ 222 ze swoim czeskim towarzyszem broni. Zapraszamy Ewę Mazur. W latach 40. mówiliśmy i w zeszłym roku, i kilka lat temu. Rzeczywiście ten wzór zyskał na popularności w różnych rozmiarach grochów. Kobiety prezentowały się nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że przemieszczamy się w okresie, kiedy wszechobecne niedobory sprawiały, że szyto ubrania z dostępnych powszechnie materiałów, a zawsze wyglądały w części przypadków elegancko. Zapraszamy serdecznie teraz Violette Kaczmarek. No, tutaj mamy zaprezentowaną typową popołudniową kreację. No, myślę, że też z opcją wyjścia na jakiś spacer do parku, tudzież może nawet na plażę. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Witajmy uczestników, uczestniczki jak do tej pory wchodzące i schodzące ze sceny brawami. A teraz zapraszamy na scenę Angelinę Gajewską. Po raz kolejny kapelusz, drodzy Państwo, nakrycie głowy z latach 40. Może już straciło na znaczeniu tym pierwotnym, kiedy to kobiety robiły wszystko, żeby osłonić się od słońca i nie doprowadzić do opalenicy, ale kapelusze stały się elementem ozdobnym i wręcz obowiązkowym. Tak naprawdę młodym damom nie wypadało pokazać się w towarzystwie bez nakrycia głowy. Zapraszamy Julię Kłapcińską. No tu już mamy, proszę Państwa, jednak tę kreację wieczorową z bardzo charakterystycznym i oczywiście nieodzownym zwierzątkiem futerkowym na ramieniu. W tym wypadku jest to chyba lis. A przynajmniej był. Ślicznie dziękujemy. Zapraszamy na scenę Donatę Gałczyńską. Szanowni Państwo, gwieździste wzory, ale przede wszystkim buty na wysokim obcasie, no i torebka i nakrycie głowy, czyli taki kompletny zestaw wraz z rękawiczkami, które oczywiście nie miały ogrzewać dłoni, miały być elementem jak najbardziej ozdobnym. Tu widzimy w kolorze odmiennym od reszty elementów dodatkowych białe rękawiczki, czarna torebka, czarne buty i czarny kapelusz, wszystko subtelnie połączone z kwiecistym wzorem na sukience. Na scenę zapraszamy Katarzynę Kowalską. Szanowni Państwo, nie tylko sukienki, ale także spódnice, słonięte nogi, rajstopy. Oczywiście nie wypadało kobiecie w tamtym czasie pokazać się z nogami bez rajstop. Wysokie buty na obcasie, no ale na uwagę zasługuje przede wszystkim spódnica, która no, wydaje się mocno wyprzedza swoją epokę, bo to wzory znane już zdecydowanie w późniejszym okresie. A jednak w latach 40. już można było taką awangardę modową spotkać. A na scenę zapraszamy Jolantę Rokicką. O,
O proszę Państwa, tu damom być trzeba by było zaśpiewać, proszę Państwa, szyk, styl, bon ton wszelki, proszę Państwa, jeszcze nawiązujący do Belle Époque plus te najnowsze krzykliwe grochy. No i proszę Państwa, pończochy ze szwem to absolutnie podstawa, a już widzimy, że to zwierzętko futerkowe chciało się wyrywać. Zapraszamy Beatę Zaleską. No cóż, szanowni Państwo, kto lubi piwo, ręka do góry, a kto chciałby, żeby w takim stroju to piwo zostało podane, to się oczywiście nie pomyli. Typowy strój niemiecki, można powiedzieć, no, bawarski, kamizelka, spódnica, no i charakterystyczna bluzka z... I fartuszek jeszcze, oczywiście. Drodzy Państwo, no pewnie, no bo jakże wytrzeć kufel, to oczywiście fartuszkiem. Takie były zwyczaje, drodzy Państwo. Strój typowo niemiecki. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkie uczestniczki konkursu w kategorii moda damska na scenę. Jeszcze raz zapraszam, szanowne panie, byście zaprezentowały się przed nami wspólnie. I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I'd get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before. Wielkie brawa dla uczestniczek kategorii moda damska konkursu mody lat 40. Gidejkel 2018. A zapraszamy teraz do wystąpienia na scenie panów i jako pierwszego zapraszamy pana Tadeusza Rytkowskiego. Proszę Państwa, no frak jednak czyni mężczyznę, strój wieczorowy, nie tylko lat 40., lat 30., proszę Państwa, no to już stolice świata, Paryż, Londyn, Warszawa, ale także Nowy Jork byłby dobry. I przy kamizelce charakterystyczny łańcuszek od zegarka. Oczywiście żaden szanowany się dżentelmen nie mógł wyjść bez zegarka, no bo skąd miałby wiedzieć, o której godzinie przybyć pod dom swej damy. Bardzo dziękujemy panu Tadeuszowi Rytkowskiemu. Zapraszamy na scenę Kamila Himmlera. Szanowni Państwo, jak mógł wyglądać przeciętny, modny Czech lat 40. A no tak właśnie, Kamil Himmler przyjechał do nas z Czech, no wówczas z Czechosłowacji i strój, który w jego regionie był bardzo popularny. Ale drodzy Państwo, nie tylko Praga, ale również i Wiedeń, Berlin, również Warszawa. Takich dżentelmenów właśnie w kapeluszach i w garniturach, w paski można było spotkać. Co ciekawe, te stroje bardzo często przerabiano ze strojów wcześniejszych, modnych w latach 20. Pamiętajmy o tym, co powtarzamy, że lata 40. to był okres, w którym kreatywność twórców modowych nie znała granic. A zapraszamy na scenę Wiktora Karpałę. Proszę Państwa, fotografowie na ulicach kiedyś byli dużo bardziej powszechni. Czasami można było znienacka natknąć się na takiego fotografa, który zrobił zdjęcie, wręczył wizytówkę i zaprosił po odbiór zdjęcia, proszę Państwa. No to tutaj typowa moda miejska, absolutna podstawa, a myślę, że nakrycie głowy też może nawiązywać do Pragi Północ, ale to już jest zupełnie inna, proszę Państwa, historia. I zapraszamy na scenę ostatniego uczestnika kategorii moda męska, Oskar Broda, przed Państwem. No proszę Państwa, garnitur może się wydawać letni, no ale już kapelusz na pewno nam mówi, że jest to okres właśnie cieplejszy, czyli słomkowy kapelusz.
do tego garnitur, puloverek, no i nieodzowny krawat, dodające szyku brązowe buty. No, tutaj w powietrzu wisi jakaś randka. Wielkie brawa, zapraszamy oczywiście wszystkich uczestników konkursu kategorii mody męskiej na scenę do wspólnej prezentacji. It's just a line to you, for me it's true, it never seems so right before. To jest oczywiście czas dla fotoreporterów. Zmieńcie stronę sceny, panowie. Jeszcze na drugą stronę sceny zapraszamy. Wielkie brawa dla uczestników konkursu Moda Męska. Przypominam, że walczymy w tej kategorii, podobnie jak w przypadku mody damskiej, o jedną główną nagrodę. Drodzy Państwo, i nadszedł ponownie czas na to, aby posłuchać nieco muzyki. I na scenę zapraszamy panią Ewę Stabach. Sprzedajna, śliczna panna ulicy szlifuje bruk. Nie jeden gość od rana przystąpił przez jej próg. Lecz gdy czas pracy minie, gdy zbierze dolę swą, to biegnie tam, skąd płynie harmonii czysty ton. Tam jest jej port, jej przystań, jej lęk, co leczy z ran, i akordeonista, co gra. Let's
Dziękujemy serdecznie. No i proszę Państwa, przyszła kolej na ostatnią kategorię. Kategorię, można powiedzieć, wcieleń historyczno-mundurowych. Tak jest, drodzy Państwo, lata 40. to II wojna światowa, ale w tym ale roku... Ale nie tylko. Właśnie, mamy przygotowane kilka sylwetek, czy konkretnie jedną bardzo, bardzo ciekawą niespodziankę, stylizację nawiązującą do okresu troszeczkę wcześniejszego, ale ponieważ jest tak ciekawa, zdecydowaliśmy się włączyć ją do tego konkursu. Szanowni Państwo, przed Państwem Robert Gałczyński i Stany Zjednoczone. O, proszę Państwa, Robert ma na sobie mundur sierżanta amerykańskiej piechoty morskiej w wersji Blue Dress, czyli można powiedzieć Full Battle of Order, ale order, czyli odznaczenia, proszę Państwa, no to jest sierżant, który ma wiele misji wojennych za sobą, który ma wiele odznaczeń, przeszkolenie US Navy, wiele lat służby, o tym mówią szewrony na rękawach, no a wyszkolenie i odznaczenia, między innymi prezydenckie, to świadczy, że ten żołnierz naprawdę wie, do czego służy nie tylko karabin, ale myślę, że nóż i łyżka także. Proszę Państwa, żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej to jest creme de la creme nie tylko armii amerykańskiej, ale oddziałów piechoty morskiej w ogóle na świecie. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. Zapraszamy teraz na scenę drugą sylwetkę mundurową, Tomasz Jakubowski. Drodzy Państwo, Stany Zjednoczone Stanami Zjednoczonymi, a teraz czas przenieść się do kraju, który wywołał II wojnę światową i nie boimy się o tym powiedzieć głośno. Drodzy Państwo, czy w czasie pokazu mody może wystąpić ksiądz? Ano może. Tomasz reprezentuje sylwetkę kapelana Kriegsmarine, ale tej grupy niepływającej, dlatego zamiast charakterystycznych złotych guzików ma guziki srebrne. Kapelani oczywiście nie trzeba tłumaczyć, nieśli pociechę, posługę wierzącym nie tylko w armii niemieckiej, ale także wszystkim, którzy znajdowali się na statkach. Tomek akurat reprezentuje kapelana katolickiego, ponieważ w armii niemieckiej mieliśmy w racji podziału państwa na część protestancką i katolicką dwa typy, dwa rodzaje kapelanów. Dziękujemy uprzejmie. Kapelan charakteryzuje się tym, że mimo stopnia oficerskiego nie posiada żadnych dystynkcji na mundurze. A zapraszamy teraz urzędnika niższego szczebla, Manfreda von Paulusa. Tu zostajemy w kręgach administracji niemieckiej państwowej. Można by śmiało powiedzieć, gdzie jest Volkswagenhausen, ale to by myślę, że jeszcze chwila i taka osoba się znajdzie. Proszę Państwa, niższy urzędnik niższego szczebla, no to już w zawiłej niemieckiej nomenklaturze może świadczyć tylko jedno. Szanowni Państwo, jedno jest pewne. W Niemczech funkcjonowało 17 rodzajów policji, z czego tajna policja państwowa, czyli Geheimestatspolizei, była tą najbardziej złowrogą, czy najbardziej źle się kojarzącą. Urzędnicy niższego szczebla. No cóż, czy kuleli urzędowo, tego nie wiemy, ale na pewno sylwetka słynnego Herflika była inspiracją dla tejże przygotowanej przez Manfreda von Paulusa. Skórzane płaszcze, kapelusze to stylistyka, która przetrwała dłużej niż II wojna światowa. Zapraszamy teraz na scenę kolejnego urzędnika niższego szczebla. Wiktora Paulusa. No i tu śmiało można powiedzieć, kuśtykajcie za mną, Volkswagenhausen. Proszę Państwa, no tutaj jest młoda krew właśnie urzędników III Rzeszy. Kolejna, jedna z 17 formacji policyjnych, proszę Państwa. Myślę, że to jest ta formacja, o której nazwy nie trzeba głośno wymieniać. Szanowni Państwo, tak ubrani tajni agenci penetrowali środowiska m.in. francuskiego ruchu oporu w latach 40. Można ich było spotkać zresztą na ulicach wszystkich miast okupowanej Europy. I zapraszamy serdecznie na sam koniec postać najciekawszą, troszeczkę bardziej odległą niż lata 40. Zapraszamy pana Henryka Kuleszę w stroju, drodzy Państwo, chłopski. Proszę Państwa, stulecie odzyskania niepodległości. No i nie trzeba zapominać o tym, że pierwsza wojna światowa i wkład właśnie środowisk chłopskich z pierwszym premierem ze środowisk wiejskich, czyli Wincentem Witosem, to jest to, co ukształtowało Polską i miał bardzo duży wkład, szczególnie w wojnie o utrzymanie niepodległości roku 1918. Tutaj mamy charakterystyczną postać w ubiorze
no, występującymi na początku wieku XX, ale także w połowie, czyli w latach 20. Hen Hen na Polesiu także. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że pan Henryk przygotował sylwetkę, która jest dokładnym odwzorowaniem ilustracji, którą posiada, czyli jest to prawdziwa rekonstrukcja. Wielkie brawa za pomysłowość. Drodzy Państwo, tego rodzaju stroje przetrwały i do lat 40. Trzeba pamiętać, że moda chłopska bardzo często nie zmieniała się nawet kilkaset lat. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, taka jest właśnie prawda. Dziękujemy uprzejmie. Zapraszamy teraz, panie Henryku, proszę nie schodzić ze sceny. Zapraszamy pozostałych uczestników konkursu mody. Sylwetka historyczna. To właśnie ta kategoria reprezentowana teraz przed Państwem. Wielkie brawa oczywiście. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, skończyła się właściwie prezentacja naszych wszystkich uczestników konkursu Mody lat 40. Jury musi udać się na naradę, potrzebują chwili, więc przeniesiemy Państwa ponownie w świat muzyki i zaśpiewa dla Państwa Dominika Tabor. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. In other words, please be true. In other words, I love you. Serdecznie. Oczywiście ten przerywnik musi być nieco dłuższy, bo jury potrzebuje nieco więcej czasu, więc ponownie przed Państwem pani Ewa Stabach. Szanowni Państwo, poproszę gromkie brawa, bo pani Ewa się tego nie spodziewała. Wywołaliśmy ją trochę do odpowiedzi, ale jest na to przygotowana. O, nic za nic.
chwil. Już nie zmieni go nic, pasmo najlepszy. Dziś przeglądam jak nic i na starość, gdy wstecz spojrzę na siebie tak, skutny Boże mi śle. Lecz na pewno nie żal. Oczywiście jury, jak to jury, nie może jeszcze podjąć decyzji, ale chciałabym przypomnieć i zaprosić Państwa na dzień jutrzejszy, ponieważ jutro dla nas również ważny dzień. O godzinie 20:00 również na tej scenie odbędzie się pokaz mody lat 40. O, proszę bardzo, wszyscy już do mnie wyszli. Co prawda jeszcze ich nie prosiłam, ale zostańcie Państwo jeszcze tam, zostańcie. Dzieci oczywiście tak, jak najbardziej. Proszę się ukłonić. To taki mały falstart. Wracamy na razie z powrotem. Będę Was wywoływać. Tak, dzieci już są po prostu zmęczone. I jeżeli chodzi o jutrzejszy pokaz mody, będzie on nieco inaczej przedstawiony niż w ubiegłych latach. Będzie to tak naprawdę małe widowisko, będą to dioramy, więc drodzy Państwo, zapraszam, aby być z nami również jutro o 20:00, ponieważ warto to zobaczyć. Mam nadzieję, że też jeżeli jakieś będą małe niedociągnięcia, to nam to wybaczycie, ponieważ w takiej formie przedstawimy tą modę Państwu po raz pierwszy. Jacku, poprosimy chwilkę muzyki, a tam już widzę, światełko się zapaliło przy jury, więc pewnie to są ostatnie chwile. A ja jeszcze oddam głos moim kolegom. Szanowni Państwo, oczywiście pokaz mody to nie wszystko. Jutro zapraszamy od godziny 10 do 15 do Strefy Żywej Historii. Coraz więcej pojazdów, coraz więcej uczestników. No i to, co najważniejsze, czyli o godzinie 16 na Baterii B3 Cezar, Muzeum Obrony Wybrzeża, inscenizacja Bitwa pod Falaise, czyli epizod z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, mamy stulecie odzyskania niepodległości, dlatego nie może zabraknąć również nad ideą, choć wydawałoby się, że to impreza całkowicie amerykańska, wątków związanych z walczącymi w polskich mundurach. Ale co to oznacza? Jutro o godzinie 16 Państwo przekonacie się na Baterii w Muzeum Obrony Wybrzeża. A już o 18:30 wielka parada Didi Hell tutaj na ulicy Wiejskiej, czyli powtórka, można powiedzieć, z wczoraj. No, dojechało parę nowych pojazdów, więc będzie okazja porównać ilość pojazdów z dnia pierwszego, a ilość pojazdów z dnia trzeciego, więc serdecznie zapraszamy. No i tu wspomniany wcześniej o godzinie 20:00 pokaz mody, a tak naprawdę widowisko związane z modą. Proszę Państwa, D-Day Hell trwa już kilkanaście lat, cały czas się rozwija, cały czas pojawiają się nowe rzeczy i mamy nadzieję, że nadal tak będzie. Jutro o godzinie 20:00 zobaczycie Państwo historię mody wpisaną w dzieje pary Polaków, których wichry wojenne rzuciły w różne części Europy i świata, i na tle tej historii, mamy nadzieję, zakończonej bardzo pozytywnie, odbędzie się prezentacja zmian, jakie zachodziły w modzie od lat 20. do lat 50. Także nieco bardziej niż tylko lata 40. wykraczamy poza tą przyjętą zwykle konwencję. No i przede wszystkim pokaz, który będzie w zasadzie pokazem czy inscenizacją historyczną. Jak to wyjdzie? Zapraszamy jutro o godzinie 20:00.
19:00, no a wcześniej oczywiście parada, inscenizacja i strefa żywej historii. D-Day Hell to wielka wyprawa w przeszłość, wielka wyprawa do dziejów wojskowości, ale nie tylko, czego teraz jesteśmy najlepszym przykładem. Drodzy Państwo, jutro oczywiście usłyszycie tych dwóch przystojnych panów, ale prawdopodobnie nie będzie ich widać. Będzie również narrator, którego nie będzie widać, ale głosy z tak zwanego offu na pewno do Państwa dotrą. Ponieważ nie chcemy, powiedzmy to, psuć widowiska, które się jutro szykuje takie naprawdę z wielką pompą. Oby tego nie zapeszyć, bo to po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni i że spodoba się Państwu podane w tej właśnie formie. Kolejni uczestnicy D-Day Hell oczywiście do nas dojeżdżają. Strefa żywej historii przy ulicy Przybyszewskiego na tak zwanym Nowym Garnizonie, bo to miejsce, w którym kwaterują uczestnicy D-Day Hell, będzie dla Państwa czynne od godziny 10 do godziny 15. Pojazdy można będzie zobaczyć z bliska, zobaczyć je wewnątrz, porozmawiać z właścicielami, ale przede wszystkim obejrzeć dioramy historyczne. Wracamy do tradycji D-Daya, która sięga wielu, wielu lat wstecz. Żywe obrazy historii, stanowiska oparte o archiwalne fotografie miejsca, żywcem wyjęte z pól wojennych Francji roku 1944 i nie tylko, zarówno amerykańskie, jak i niemieckie, no i oczywiście moc sprzętu, którego D-Day Hell jest, znaczy, który jest symbolem D-Daya od wielu, wielu lat. Amerykańskie, niemieckie, brytyjskie, francuskie i wiele, wiele innych pojazdów do zobaczenia w trakcie parad, w trakcie dioram, w strefie żywej historii, no i przede wszystkim w czasie inscenizacji batalistycznych. Kto w ubiegłym roku był na baterii B3 Cezar, Muzeum Obrony Wybrzeża, ten zapewne pamięta, co tam się działo. Możemy powiedzieć, że w tym roku wydarzy się jeszcze więcej. Pozwólcie Państwo, że po raz kolejny przypomnę i przedstawię jury. Właściwie przypomnę tylko Państwu, kto podejmie decyzję w związku z wygraną naszych uczestników. Michał Kępiński to zwycięzca takiego właśnie konkursu. Pani Małgorzata Andrzejewska-Psarska, również zwyciężczyni takiego konkursu. I chciałabym tutaj dodać, że pani Małgosia oficjalnie powiedziała, że nie bierze udziału w głosowaniu w kategorii dziecięcej, ponieważ jej córka bierze udział i jej głos zostaje wyłączony, żeby było sprawiedliwie. Oprócz tego pan Wojciech Truszkowski to grupa hoteli AMW, pani Żanna Sępińska, kierownik promocji miasta oraz Iwona Ducek, organizator konkursu Mody lat 40. Szanowni Państwo, obróćcie się tam trochę do tyłu, ale tam jest burzliwie, ale żeśmy im dali. Tak jest, oni naprawdę ciężko pracują, a nasi uczestnicy są już pełni niepokoju, ale ja mam nadzieję, że może mają to. Drodzy Państwo, w takim razie zaprośmy wszystkich uczestników na scenę. Dzieci, kobiety, mężczyzn i wszystkie historyczne postaci. Zapraszamy dzieci do przodu, kobiety nieco do tyłu, bo maluchy, musimy Was dobrze widzieć. Szanowni Państwo, warto podkreślić, że wielu uczestników konkursu Mody lat 40. to mieszkańcy Hellu bądź goście Hellu, a nie uczestnicy D-Daya w takim rozumieniu wprost. Nie są wielu z nich rekonstruktorami, tylko specjalnie z okazji naszego wydarzenia przygotowują kreacje jak najbardziej odwzorowujące autentyczne historie. Bardzo się cieszymy, że nasz konkurs też cieszy się wielkim zainteresowaniem, co widać po naszych uczestnikach. W tym roku jest nieco mniej kobiet, powiem, ale mimo to zobaczcie Państwo, ilu mamy uczestników. Gorące brawa dla nich, bo uważam, że każdy z nich może czuć się zwycięzcą, nawet jeżeli takowej nagrody nie otrzyma. Ale drodzy Państwo, zmierza do nas jury. Mam nadzieję, że ich również przywitacie brawami na tej scenie. Czekajcie, ja wam powiem kiedy. Tak jest. Prosimy opuścić schody, dobrze? Uwaga. I brawa dla jury! Dobrze, dobrze. Pani Iwono, już wystarczy. Myślę, że Jacek wam uruchomi ten piękny mikrofon i proszę bardzo.
przedstawią nam Państwo wyniki. Dobry wieczór Państwu. O, jak miło, dziękuję bardzo. Mnie przyszło w udziale i wielka przyjemność to dla mnie przedstawić Państwu wyniki mody dziecięcej. I już poproszę dziewczynkę, która zajęła trzecie miejsce, a jest to Weronika Kozłowska. Zapraszam. Something in your eyes was so inviting, something in your smile. Drugie miejsce zajęła Marianna Delling. Wielkie brawa, szanowni państwo. Wielkie brawa, Marianna debiutuje w konkursie mody lat 40. Mieszka w Kłaninie, całkiem niedaleko. No i mamy nadzieję, że będzie odwiedzać D-Day Hell również w kolejnych latach. I pierwsze miejsce. Wszystkie dzieci czekają. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że wszystkie dzieci są ubrane pięknie, naprawdę. Mieliśmy w jury wielki kłopot, żeby wybrać te trzy miejsca pierwsze, no ale niestety musieliśmy to zrobić. Zapraszam po odbiór nagrody i dyplomu za pierwsze miejsce Liwię Wocką. For strangers in the night. No, proszę Państwa, wielkie brawa dla najmłodszych, a teraz przyszła kolej dla seniorów. Dla seniorów, jak to zabrzmiało. Oczywiście, że to nie seniorzy. Oni są dopiero w kwiecie wieku. Brawa! Mamy juniorów, seniorów. Starsi, młodsi. Proszę Państwa, tegoroczną zwyciężczynią konkursu mody damskiej lat 40. została pani... Pani Donata Gałczyńska. Brawo, wielkie brawo, proszę Państwa. Męska lat 40 został pan. Budujemy napięcie. Pan Tadeusz Rutkowski. Brawo. Nasza nowa, najmłodsza kategoria, sylwetka historyczna. Jak Państwo myślicie, kto wygrał? Kto? Zobaczymy. Może. Iwonko, nie buduj napięcia. Powiedz. Zwycięzcą tej kategorii został pan Henryk. Brawo!
jeszcze chciałam tylko Państwu powiedzieć, że nagrody dla dorosłych ufundowały AMBU Hotele i są to vouchery do hotelu dla dwóch osób. Do odebrania jeszcze Państwu powiem, żebyście sprawdzili, do końca roku możecie gdzieś zabrać osobę towarzyszącą. Ja jestem oczywiście chętna. Drodzy Państwo, i tym akcentem chciałoby się powiedzieć, że kończymy już ten pokaz, ale nie bylibyśmy sobą, gdyby nie akcent muzyczny. Wszyscy zostajemy na scenie i na zakończenie zaśpiewa dla Państwa Dominika Tabor. Nawet ksiądz może potańczyć. Sweet dreams to sunbeams find you. Sweet dreams that leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream, my little dream of me. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Liczymy na to, że będziecie na wszystkich inscenizacjach i oczywiście na jutrzejszym pokazie mody. Dziękujemy bardzo. Dobranoc! Brawa dla naszych uczestników! Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started into hum. Still it's real good that best is yet to come. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Away
proszony na scenę do wspólnego zdjęcia jury.